Chciałbym życzyć wszystkim wesołych świąt i przede wszystkim spokojnych. A rozdział zaczynamy od tego, że Bonnie wypłynęła już w morze, by szukać ojca. Ogólnie to przybyła już na kolejną wyspę w ramach swoich poszukiwań, gdzie Kuma faktycznie był, ale przed nią uciekł. Kuma dobrze wie, że Bonnie go ściga, ale wie również, że nie może się z nią spotkać z powodu umowy z Saturnem. Poza tym on sam jest w szoku, że jego córka została piratem. W międzyczasie w marynarce wytworzył się mit, że Bonnie krzywdziła dzieci i starców, co jak wiemy jest bójdą. Ona po prostu każdego na swojej drodze zamieniała tymczasowo w bobasa lub właśnie staruszka. Mamy lekki przeskok w czasie, Bonnie kontynuuje swoje poszukiwania, a Luffy jest już po pokonaniu Arlonga. I mamy z tego powodu reakcje różnych postaci ze świata na ten temat. Bonnie także w tym czasie ustaliła zasady dla swojej załogi. Na przykład mogą okradać tylko złych ludzi. Zrobiła także już sobie piercing na twarzy. No a Kuma jest u Vegapunka i robią przegląd pacyfistów, których Vegapunk ma wysłać na wojnę z Białobrodym, gdyż dostał takie rozkazy. Doktor w tej rozmowie mówi Kumie, że jacyś nowicjusze wypowiedzieli wojnę rządowi na Enies Lobby. Kuma doprecyzowuje, że pewnie chodzi o syna Dragona, na co Vegapunk jest w szoku. Tak Kuma o tym powiedział Vegapunkowi, bo i tak wiemy, że Vegapunk będzie posiadał bańkę jego wspomnień, więc ukrywanie tego przed nim jest bez sensu. A my skaczemy już do słynnych wydarzeń Stellar Bark, gdzie Kuma dostał rozkaz porwania Luffy'ego, ale widząc oddanie Zoro wobec Luffy'ego, zdecydował się już na legendarny test. Sam zresztą stwierdził, że takiego bólu mógłby nie wytrzymać. Jednocześnie Kuma jest zadowolony z tego, jakich towarzyszy dobrał sobie Luffy. Skaczemy tym razem znowu w czasie, tym razem do wydarzeń z Shabondi. Kuma dostał, jak i reszta Shichibukai, wezwanie na wojnę z Białobrodym. Jednak tymczasem Kuma, podróżując po Shabondi, natknął się na załogę swojej córki, podejrzał ich przez okno w pewnej restauracji i stwierdził, że po raz ostatni widzi twarz swojej córki. Kilka chwil później zobaczył on także słynny incydent, gdzie Luffy uderzył świętego Carlosa. Stwierdził, że Luffy to najprawdopodobniej Nika, gdyż akcja z uderzeniem Celestiala to temat tabu, który nie wydarzył się od dawna. Zwłaszcza, że Gumiak stanął w obronie ryboludzia. No i przechodzimy do legendarnych scen, gdzie Kuma rozesłał słomianych po świecie. Zdecydował się na to, bo chciał ich ochronić przed Kizaru oraz stwierdził, że nie są gotowi na nowy świat. Zresztą miał rację. Na koniec tego wydarzenia powiedział jeszcze do siebie, że Luffy pewnego dnia uratuje świat. W międzyczasie Saturn rozmawia z Vegapunkiem odnośnie systemu autodestrukcji, który został zainstalowany w ciele Kumy, gdyby on nagle zaczął szaleć. I upomina Saturn doktora, by ten jak najszybciej już wyeliminował osobowość Kumy. No a my już przechodzimy właśnie do tej operacji. Ostatniej już operacji Vegapunka nad Kumą. Owa dwójka się cieszy, że się poznali, pomimo tego, iż ich relacja trwała zaledwie 2 lata. Vega też podkreśla, że przygotował już pacyfistów na wojnę z Białobrodym, a Kuma ma też ostatnią prośbę do doktora, by ten go zaprogramował tak, by ten wrócił na Shabondi w celu ochrony statku słomianych. Pyta go doktorek, czemu mu tak na tym zależy, a ten mówi, iż syn Dragona serio może być Niką. Vegapunk również mówi do niego, by umieścił swoje wspomnienia w bańce, co Kuma zrobił. Kuma tuż przed wyczyszczeniem swojej pamięci mówi, ile osób przez niego miało problemy w jego życiu, na co Vegapunk kontruje, że przez całe swoje życie on pomógł wielu ludziom, którzy będą za nim tęsknić. I tuż przed wyczyszczeniem wspomnień Kumy nie wytrzymał i się poryczał. Rozdział kończy się płaczącą Bonnie, która ujrzała wszystkie wspomnienia ojca, właśnie w pozostawionej przez niego bańce wspomnień. A jeszcze Kuma miał jedną prośbę do doktora, by ten życzył Bonnie szczęśliwych 10. urodzin od niego. Rozdział w zasadzie taki po prostu uzupełniający już obecną historię o nowe fakty i przedstawiający perspektywę Kumy. Takie mocne 5 na 10 ode mnie i całe retrosy Kumy podsumujemy sobie w przemyśleniach. Zanim jednak podsumujemy sobie całe retrosy Kumy, to 2 tematy odnośnie tego rozdziału. Po pierwsze, zauważcie, że Bonnie teraz będzie wiedzieć, że Luffy to Nika. Kuma także ciągle wyrażał się wspólnie o tej dwójce w ramach wspólnych kontekstów.
I Bonnie także zostawiła gdzieś swoją załogę, której rolą miało być odnalezienie ojca Bonnie. I w zasadzie wkrótce to się może stać, więc przestanie ta załoga być Bonnie potrzebna. Więc przypuszczam, że córka Kumy może faktycznie dołączyć do załogi Słomianych. Są za tym argumenty? Nie twierdzę, że tak będzie, więc dajcie znać, co o tym sądzicie. A druga kwestia odnośnie tego rozdziału to autodestrukcja Kumy. Jak wcześniej byłem pewny, że Kuma może uciec z naszą ekipą nawet na Elbaf, czy coś takiego, jeżeli w ogóle się pojawi, tak teraz myślę, że Kuma może faktycznie nie przeżyć. Wcześniej zakładam, że ucieknie z nami, znaczy z ekipą Luffy'ego, porozmawia jeszcze ze Słomianymi, pożegna się z Bonnie i wtedy umrze. Taki scenariusz zakładałem za najpewniejszy. Tymczasem się okazuje, że jeśli Kuma faktycznie przybędzie na Egghead, to może uratować naszych, a sam zostanie wysadzony w powietrze. Na przykład w jakiś sposób przez Saturna. Pasowałoby to do koncepcji jego postaci jako wielkiego męczennika, którym zresztą całe życie był. No a teraz przejdźmy sobie do podsumowania tych retrosów. Były one dla mnie z lekka kontrowersyjne. Początek był bardzo mocny, bardzo tragiczny, Kuma wiele przeżył, wystąpiło też wiele postaci z zewnątrz, znanych w tym uniwersum, jak na przykład załoga Roxa. Było jednocześnie bardzo smutno i epicko jednocześnie. Z drugiej strony, druga połowa tych retrosów miała bardzo powolny pacing i ogólnie były nudne, mało się działo i czas antenowy był poświęcany nawet na randomowe postacie, o których zaraz pewnie zapomnimy. Pozytyw z tego taki, że chociaż bieżąca historia została bardzo mocno uzupełniona o dużo nowych informacji. I miło było zobaczyć wydarzenia Słomianych z perspektywy Kumy. Także finalnie dla mnie dobre retrosy, ale Oda lekko za bardzo je przeciągał, powodując, że trochę się już dłużyły. Dajcie znać, co myślicie. Ja byłem Kapelusznik. Jeszcze raz wesołych i na razie.